Witam wszystkich na kanale Historia Zwyczajna. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się kwestią działalności sionistów-rewizjonistów na terenie Polski, a także całego świata. Zanim przejdziemy do treści odcinka i przedstawienia naszego gościa, pamiętajcie Państwo o zostawieniu subskrypcji wraz z dzwoneczkiem, łapki w górę, a także o udostępnieniu tego filmu, aby dotarł do jak największej ilości osób. Jak już możecie zauważyć, nie jestem dzisiaj sam, bo jest ze mną świeżo upieczony doktor Dominik Flisiak, który niedawno opublikował swoją pracę doktorską pod tytułem Działalność sionistów-rewizjonistów w Polsce w latach 1944-1950 i wyszła ona nakładem wydawnictwa naukowego Tygiel. Dzień dobry serdecznie, panie doktorze. Dzień dobry, witam serdecznie państwa, witam serdecznie pana, witam serdecznie gości, tych, którzy będą oglądać nasze spotkanie. No to tytułem wstępu. O czym właściwie możemy przeczytać w pańskiej najnowszej publikacji? Moja najnowsza, pierwsza publikacja została poświęcona na zbadanie działalności sionistów, rewizjonistów w pierwszych latach powojennej Polski. Ramy chronologiczne to przełom 1934-1935 roku, czyli koniec hitlerowskiej okupacji ziem dzisiejszej Polski, a koniec to rok 1950, czyli z jednej strony wygaszanie żydowskiego życia w powojennej Polsce Ludowej oraz także kres funkcjonowania w ogóle struktur prawicowych sionistów. Było to związane z tym, że w marcu 1939 roku funkcjonariusze Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego zatrzymali część osób, które odpowiadały za funkcjonowanie ruchu. No i właśnie, kogo w ogóle możemy określić mianem sionistów, rewizjonistów? Bo jak dobrze wiemy, mamy klasycznych sionistów, którzy dążyli do po prostu stworzenia niepodległego państwa Izrael na terenie dzisiejszego Bliskiego Wschodu. A kim właśnie są syjoniści, rewizjoniści? Jakie mieli idee i jak wyglądały struktury ich organizacji? Syjonistów, rewizjonistów określamy tych syjonistów, którzy byli zwolennikami Włodzimierza Żabotyńskiego. Syjoniści, rewizjoniści sytuowali się po prawej stronie sionizmu, no, czyli ruchu, który właśnie zmierza do tworzenia państwa żydowskiego i także do renesansu języka hebrajskiego. Syjoniści i rewizjoniści uważali, że teren przyszłego państwa żydowskiego powinien obejmować nie tylko tereny na zachód od rzeki Jordan, no, czyli dzisiejszy Izrael oraz tereny autonomii palestyńskiej, ale także tereny dzisiejszego Królestwa Jordanii. Syjoniści i rewizjoniści uważali także, że dla syjonistów ważny jest militaryzm, ale taki militaryzm, który jest skierowany wyłącznie na tworzenie własnego państwa. W związku z tym zwolennicy Żabotyńskiego z szacunkiem podchodzili do Józefa Piłsudskiego, w tym sensie za jego działalność legionową, a także z szacunkiem podchodzili do tych ruchów politycznych, które doprowadziły do odbudowy, znaczy do zjednoczenia Włoch. Czyli na przykład Garibaldi był właśnie taką osobą, do której zwolennicy Żabotyńskiego podchodzili z szacunkiem. Inaczej rzecz się miała w stosunku do Anglii, ponieważ w pierwszych latach swego istnienia, to znaczy no mniej więcej do pierwszej połowy lat 20. XX wieku, prawicowi sioniści podchodzili z szacunkiem do Wielkiej Brytanii. Ale im dalej w las, no to mamy na przykład kwestię białych ksiąg brytyjskich, które na przykład utrudniały emigrację Żydów do Palestyny. To powodowało, że ruch prawicowy stawał się coraz bardziej antybrytyjski. Zresztą to trwało także podczas, to znaczy od 1935 do 1938 roku, czyli od momentu zakończenia II wojny światowej do powstania w części no, byłego już mandatu brytyjskiego w Palestynie państwa żydowskiego. No właśnie, bardzo duże napięcia występowały tam pomiędzy
szeroko pojętymi Żydami, a Brytyjczykami, ponieważ tak jak pan wspomniał, Brytyjczycy de facto sprawowali tam władzę, ale pod koniec tego mandatu po prostu było tam bardzo burzliwie, co chwilę dochodziło do jakichś zamachów i zatargów pomiędzy Brytyjczykami, a także Arabami i Żydami, więc był to teren bardzo, bardzo gorący i można nawet pokusić się o stwierdzenie, że panowała tam pewnego rodzaju wojna. O tak, na pewno istniał stan wojny domowej od listopada 1937 roku, kiedy właśnie Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych zdecydowało, że były brytyjski mandat w Palestynie zostaje podzielony na dwa państwa. To znaczy raz na państwo dla Żydów, no czyli Izrael, oraz drugie państwo dla palestyńskich Arabów. Dodatkowo Jerozolima wraz z terenami bodajże z Betlejem także miało przez 10 lat być takim terytorium pod zwierzchnictwem ONZ. Sioniści się na ten podział zgodzili, przynajmniej większość sionistów, z kolei większość Arabów palestyńskich i w ogóle państwa raczej się na ten podział nie zgodziła. I sąd właśnie od listopada 1937 do maja 1948 roku mamy, no niestety, stan wojny domowej. Wojna domowa charakteryzuje się niezwykłą zaciętością i tym, że ginie tam naprawdę wiele osób. W książkach, które można zauważyć za mną, autorstwa chociażby Piotra Zychowicza, możemy przeczytać wiele historii, po prostu potwierdzających to, co powiedziałem. Mordowano się nawzajem, Arabowie i Żydzi pałają do siebie nienawiścią aż po dziś dzień, czego przykładem są walki w Strefie Gazy i to, co tam po prostu się dzieje. Ciągłe bombardowania, ciągłe zamachy spowodowane bombami, pułapkami, które znajdują się w samochodach. I to, co tam się dzieje, no pokazuje, że ten teren będzie jeszcze prawdopodobnie przez bardzo, bardzo długi czas ogarnięty właśnie taką wojną, bo i jedni, i drudzy chcą mieć jak najwięcej terenów, a najlepiej, żeby ci drudzy dla nich w ogóle nie istnieli. O tak, no niestety, z przykrością muszę stwierdzić rzeczywiście, żeby zapanował pokój w Ziemi Świętej, czy ogólnie na Bliskim Wschodzie, to niestety jeszcze wiele wody musi upłynąć w Jordanie. No po prostu się mówi, że wiele wody musi upłynąć w Wiśle, no to tutaj a w Samwerze upłynąć w Jordanii jest jak najbardziej adekwatne. Chociaż jeżeli chodzi o moje właśnie tutaj wrażenia, no ponieważ podczas studiów na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego miałem tą możliwość właśnie wizyty w Izraelu, no to z własnego doświadczenia mogłem powiedzieć, że obywatele Izraela, zarówno pochodzenia żydowskiego, jak i arabskiego, to w takich prywatnych kontaktach, no znaczy praktycznie nie miałem żadnych problemów. Nie byłem świadkiem żadnych sporów i tak dalej, więc to po prostu to nie jest tak, że tylko w Izraelu, no i na terenie autonomii palestyńskiej istnieje stan ciągłej walki, konfrontacji. Oczywiście trzeba mieć świadomość, że istnieje spór, ale spór to nie wypełnia w 100% życia. Zarówno jeżeli chodzi o Izrael, jak i autonomię palestyńską. Pragnę zauważyć, że jeżeli chodzi o moje wizyty, no to nie ograniczyłem się tylko do Izraela, ale także miałem tą możliwość, przyjemność także zobaczenia przynajmniej kawałka życia autonomii palestyńskiej. I także nie ograniczałem się tylko do jednej, że tak się wyrażę, grupy religijnej czy narodowościowej. Bo tak jak wcześniej wspomniałem, zarówno miałem bardzo dobre relacje z obywatelami pochodzenia żydowskiego, czy właśnie pochodzenia arabskiego. Zresztą to, co ciekawe, to podczas pierwszej wizyty w Izraelu miałem możliwość zjedzenia po raz pierwszy w swoim życiu meczetu. Znaczy w Polsce żyję tyle lat i nigdy nie miałem okazji, żeby odwiedzić meczet. Byłem w Izraelu, no i nagle pojawiła się taka możliwość. Zresztą to zwiedziłem ten meczet w bardzo takim symbolicznym miejscu, bo w połowie drogi między Tel Awiwem a Jaffą.
A czy Tel Awiw i Jaffa to bodajże 1950 roku to jest jedna aglomeracja, ale właśnie w połowie drogi między tymi dwoma częściami aglomeracji właśnie stoi meczet. Znaczy bardzo historyczny, który właśnie przetrwał różne zawieje, znaczy różne wojny, wydarzenia. I to właśnie o tym świadczy, że właśnie wojna to nie tylko to. Także jest możliwa pokojowa egzystencja. Bardzo cieszy ta taka iskierka nadziei, która tam jest po prostu możliwa do zaobserwowania, ale jednak cofnijmy się w czasie trochę i przejdźmy do okresu powojennego. Jak odbierano działalność sionistów, rewizjonistów przed II wojną światową w jej trakcie no i świeżo po, bo pańska najnowsza publikacja traktuje, przypomnijmy, o jeszcze czasie do lat 50. ubiegłego wieku. W kontekście okresu międzywojennego, międzywojnia może stwierdzić, że ruch prawicy sionistycznej, przynajmniej w kontekście międzywojny Polski, był bardzo silny, to znaczy odgrywał bardzo ważną rolę zarówno wśród sionistów, partii sionistycznych, jak i ogółu partii żydowskich. No bo to nie każda osoba jest z pochodzenia żydowskiego, jest zwolennikiem sionizmu i na odwrót. Znaczy nie każdy sionista musi mieć pochodzenie żydowskie. Ale wracając już do międzywojennej Polski, to pierwsza połowa lat XX wieku i już mamy pierwsze grupki zwolenników Żabotyńskiego, początkowo osobą, która działała na rzecz powstania struktur prawicy sionistycznej był Jakub Perelman. I co ciekawe, Jakub Perelman jest osobą, która w trakcie swojego życia zostawiła dwa wspomnienia. To znaczy jedno zostało wydane w 1937 roku w Warszawie, to znaczy przez jedno z warszawskich wydawnictw i dotyczy ściśle działalności zwolenników Żabotyńskiego. Z kolei z 1977 roku już w Izraelu Jakub Perelman wydał swoje drugie wspomnienia i także w języku polskim, które dotyczą zarówno okresu Polski międzywojennej, II wojny światowej, a także po 1945 roku, gdzie właśnie do lat 60. XX wieku mieszka w powojennej Polsce i dopiero bodajże w 64. czy 65. roku przeniósł się wraz ze swoją żoną i dziećmi do Izraela. Więc jedna osoba, a dwa wspomnienia. Do 1935 roku zwolennicy Żabotyńskiego działali w ramach Światowej Organizacji Sionistycznej. Była to instytucja, która skupiała praktycznie wszystkie ugrupowania sionistyczne. W 1935 roku zwolennicy Żabotyńskiego zerwali wszelkie kontakty ze Światową Organizacją Sionistyczną i stworzyli nową organizację sionistyczną, która działała do 1936 roku. I tutaj pozwolę wskazać na dwa zagadnienia. To znaczy w 1935 roku nie wszyscy zwolennicy sionizmu rewizjonistycznego opuścili Światową Organizację Sionistyczną. Zrobiła to większość prawicowych sionistów, która właśnie wierzyła, no to może nie wierzyła, ale ufała Żabotyńskiemu, ponieważ istniała mniejszość właśnie w tym ruchu, która opowiedziała się za dalszym funkcjonowaniem w ramach Światowej Organizacji Sionistycznej. I tej właśnie bardzo mniejszościowej frakcji przewodził Meir Grossman. Ale to podkreślam, że to była mniejszościowa frakcja. Z kolei patrząc na nową organizację sionistyczną, to tam funkcjonowali wyłącznie zwolennicy Żabotyńskiego. To znaczy ci sioniści i rewizjoniści, którzy właśnie byli związani z ideą, myślą, działalnością Włodzimierza Żabotyńskiego. W trakcie II wojny światowej, no, której elementem bardzo ważnym była zagłada europejskich Żydów, przeprowadzona przez Niemców oraz ich
oraz sojuszników III Rzeszy. Zwolennicy Żabotyńskiego, którzy działali, no między innymi w utworzonych przez Niemców gettach, działali na rzecz żydowskiego ruchu oporu. Mamy przykład między innymi getta warszawskiego, gdzie istniała żydowska organizacja bojowa, która skupiała zarówno centrowych i lewicowych sionistów oraz przedstawicieli bundu, którzy byli żydowskimi socjalistami którzy się sprzeciwiali sionizmowi, oraz istniał Żydowski Związek Wojskowy, który właśnie został założony przez sionistów rewizjonistów. Co warto podkreślić, w żydowskim antyfaszystowskim ruchu oporu działali praktycznie przedstawiciele wszystkich żydowskich partii politycznych. To nie było tak, że na przykład lewica czy prawica nie chce walczyć z Niemcami i także w tym przypadku nie funkcjonowały także podziały na sionistów czy niesionistów. Żydzi po prostu to znaczy przedstawiciele żydowskich partii, albo także osoby bezpartyjne, co też warto podkreślić. No, uważali, że po prostu Niemcy są zagrożeniem, no i zresztą słusznie, no bo wtedy no, hitlerowcy niemieccy no jak najbardziej no, byli zagrożeniem, zresztą nie tylko dla Żydów, i uważali, że z tym zagrożeniem trzeba się zmierzyć. Po 1945 roku sioniści i rewizjoniści działali w Polsce nielegalnie. Zresztą to dotyczyło także dwóch innych partii żydowskich, Agudat Izrael, która była prawicą żydowską, niechętną sionizmowi, była to partia religijna, oraz nielegalnie działali folkiści. Była to umiarkowana centroprawica żydowska, świecka, związana z kulturą języka jidysz, i także oni działali w sposób nielegalny. Z kolei patrząc na Palestynę, to mamy 1948 rok, czyli powstanie państwa Izrael i funkcjonowanie przez krótki czas trzech partii, które odwoływały się do tradycji Włodzimierza Żabotyńskiego. Była to partia Herut, Menachema Begina. Była to także grupa Meira Grossmana, czyli ci prawicowi sioniści, którzy w 1935 roku nie zgodzili się na porzucenie Światowej Organizacji Sionistycznej, oraz przedstawiciele dawnego paramilitarnego ugrupowania Lechi, które powstało w 1940 roku po rozłamie z Irgun Zweileumi. Tylko dopowiem, że Irgun Zweileumi była organizacją paramilitarną, złożoną w latach 30. przez zwolenników Żabotyńskiego. No i to właśnie bardzo dobrze pokazuje, jak zróżnicowane było środowisko nawet samych sionistów, którzy mieli przeróżne sposoby i pomysły na to, jak właściwie zbudować to państwo, ale były też, tak jak pan wspomniał, osoby, które chciały w Europie czy w miejscu, w którym po prostu się znajdowały, zostać. I nie zależało im na budowie państwa Izrael. Ale jeżeli już przy budowie państwa Izrael jesteśmy, to jaki był konkretnie wpływ sionistów, rewizjonistów na budowę tego państwa? Czy ktoś z czołowych działaczy stanął na czele rządu nowo powstałego państwa, czy po prostu odsunięto ich od władzy i zapomniano? To w tym przypadku trzeba wskazać na dwa okresy w historii Izraela. To znaczy od 1948 roku do połowy lat 70. XX wieku zwolennicy prawicy sionistycznej, no w tym wypadku trzeba mówić zwolennicy Menachema Begina, bo praktycznie patrząc na pierwsze wybory w Izraelu od stycznia 1949 roku, to wiodącą rolę na prawicy sionistycznej pełni partia Herut. Herut z hebrajskiego partia wolność, czyli partia Herut, partia wolność.
Do połowy lat 70. zwolennicy Begina byli w opozycji. Nie uczestniczyli w pracach rządów, które były zdominowane przede wszystkim przez partię Mapaj. Była to centrolewicowa partia syjonistyczna, z której na przykład wywodzili się pierwsi premierzy Izraela, na przykład Dawid Ben-Gurion czy Golda Meir. Pierwsza i jak na razie jedyna pani premier Izraela, która właśnie pełniła swoją funkcję na przełomie lat 60. 70. Sytuacja sionistów, rewizjonistów zaczęła się zmieniać w połowie lat 60., ponieważ w 1965 roku powstała taka partia o nazwie Gahal. Było to połączenie partii Herut i niektórych centrowych sionistów, którzy właśnie nie widzieli możliwości dalszej współpracy z centrolewicą sionistyczną, właśnie z partią Mapai, i uważali, że należy połączyć się z prawicą sionistyczną. W 1967 roku wybuchła wojna sześciodniowa. Izrael, czujący się zagrożony możliwym i bardzo prawdopodobnym atakiem ze strony sąsiadów, uderzył prewencyjnie, w wyniku czego zajął Strefę Gazy, zachodni brzeg Jordanu, wzgórza Golan oraz półwysep Synaj. Podczas tego konfliktu powstał w Izraelu rząd jedności narodowej. I w tym rządzie byli przedstawiciele partii Gahal, to znaczy przedstawiciele partii Herut, jak Menachem Begin, oraz ci centrowi sioniści, którzy właśnie sprzymierzyli się z Beginem. W połowie lat 70., to znaczy w 1977 roku, po wyborach Menachem Begin, jako pierwszy przedstawiciel prawicy sionistycznej, jest wybrany na premiera. Czyli właśnie ta ważna data, 1977 rok, Begin, jako właśnie pierwszy nie centrowo-lewicowy, czy ogólnie nie lewicowy przedstawiciel sionizmu, pełni urząd premiera. I właśnie mamy po raz pierwszy rządy prawicy, która już nie istnieje jako Herut, tylko jako Likud. Ponieważ na przełomie lat 60., 70. różne formacje prawicowe czy centroprawicowe łączą się w jedną partię o nazwie Likud. No i właśnie partia Likud istnieje nie do dnia dzisiejszego. Co warto podkreślić, powstanie Likudu miało związek co najmniej z trzema wydarzeniami. Wcześniej wspomnianą wojną sześciodniową, która spowodowała, że część obywateli Izraela uważała, że cały obszar dawnego mandatu Palestyny, czyli Strefa Gazy i zachodni brzeg Jordanu, powinni należeć do Izraela. Był to ruch, to się tak nazywało, ruch na rzecz Wielkiego Izraela. Dodatkowo część Izraelczyków była po prostu zmęczona rządami partii Mapaj. To znaczy uważali, że skoro od 1938 roku praktycznie przy władzy jest ta sama partia, plus oczywiście z koalicjantami, to trzeba to w końcu zmienić. Znaczy po prostu, no tak jak nieraz bywa, że po prostu tak zwane zużycie materii. No ile można ciągle wybierać ich samych? Po trzecie, praktycznie w każdej partii, czy to w Izraelu, czy to nie w Izraelu, znajdują się ludzie, dla których nieważne są idee, chęć zmiany, czy to w systemie gospodarczym, czy społecznym, ale powiedzmy dorobienie się. I w latach 60. czy 70. mieliśmy do czynienia w Izraelu z różnymi aferami korupcyjnymi, które obciążały konto ówcześnie rządzących. Więc to też powodowało, że część obywateli Izraela chciała zmian. Znaczy uważała, że dosyć tych polityków związanych z centrolewicą, którzy robią to, co robią, i czas na zmiany. Kolejnym powodem wzrostu siły prawicy sionistycznej było to, że Izrael
No był, no trzeba to jestem powiedzieć, był otoczony przez sąsiadów, którzy no za bardzo nie chcieli, by Izrael istniał. Przykład Egiptu czy Syrii, w których na przykład były promowane przez państwo protokoły Melców Sionu i także sam fakt, że w niektórych armiach państw arabskich, to znaczy armii niektórych państw arabskich były szkolone przez dawnych hitlerowców, którzy właśnie w 1935 roku uciekli z Europy i znaleźli schronienie. Oczywiście to nie dotyczy tylko Egiptu, ale także Argentyny czy faszystowskiej Hiszpanii Franco, ale tutaj skoro mówimy o Bliskim Wschodzie, to też trzeba zaznaczyć. Oczywiście, tak jak wcześniej wspomniałem, to nie tylko kwestia państw arabskich, ale także Organizacji Wyzwolenia Palestyny, która powstała w latach 60. Jej przedstawiciele no praktycznie do końca lat 90. ubiegłego roku, a przynajmniej część działaczy uważała, że Izrael należy wymazać z mapy świata. Większość obywateli uważała tak. Oczywiście pokój jest ważny, ale z kim my możemy podpisać pokój, doprowadzić do pokoju, skoro sąsiedzi, a przynajmniej ich część, chce dokonać drugiej zagłady, to znaczy chce wymazać Izrael, czyli także mieszkańców Izraela. Nie, to też te wszystkie właśnie wcześniej wymienione powody no, miały swój skutek w rozwoju prawicy sionistycznej, która doprowadziła do właśnie wygrania w 1977 roku wyborów przez Likud. No właśnie, na przestrzeni dziejów bardzo często dochodziło do zagład żydowskich, począwszy już od zamierzchłych czasów przez średniowiecze, aż do tego kluczowego momentu II wojny światowej. Cały czas gdzieś tam ci Żydzi mieli problemy z tytułu chociażby swojego pochodzenia. Warto też zaznaczyć, że europejscy Żydzi, którzy po II wojnie światowej chcieli się przedostać na tereny, gdzie budowano świeżo powstałe państwo Izrael, wcale nie mieli tak łatwo i nie byli takimi bohaterami, jak są dzisiaj, bo uważano ich za zdrajców z tego tytułu, że dali po prostu nie dali się zabić za wiarę, tylko po prostu przeżyli i byli, można powiedzieć, często określani mianem tchórzy, co pokazuje, jak bardzo przykry jeszcze incydent zachodził po no jednej z najgorszych rzeczy, jaka spotkała ten świat, czyli po zagładzie całego państwa żydowskiego, raczej nie państwa, tylko ludności żydowskiej zgromadzonej w Europie. O tak, racja, chociaż w tym wypadku trzeba wskazać, jeżeli chodzi o stosunek właśnie obywateli no, do 1938 roku Palestyna, od 1938 Izraela do zagłady, no to trzeba wskazać, że zarówno sami obywatele, jak i instytucje państwowe starały się, przynajmniej na początku powoli, no siłą rzeczy to powoli, upamiętniać ofiary zagłady. Tutaj trzeba wskazać rok 1953 i już początek funkcjonowania Instytutu Yad Vashem i także już funkcjonowanie, to znaczy na początku zakładanie, a później funkcjonowanie takich instytucji jak na przykład Kibbutz Yad Mordechai, który leży w pobliżu Strefy Gazy i to właśnie Kibbutz Yad Mordechai, to właśnie nazwa wzięła się od Mordechaja Anielewicza, który właśnie był jednym z przywódców żydowskiej organizacji bojowej i wywodził się z lewicowo-sionistycznego Hashomer Hatzair. No także na przykład kibuc, który jest położony na północy Izraela imienia bojowników Get. To też, gdzie właśnie znajdują się na przykład świadectwa, relacje właśnie tych osób, które funkcjonowały w żydowskim ruchu oporu. Czy to ruchu, który powstał w gettach, czy także, który powstawał między innymi w lasach, w puszczach. Znaczy może to dla niektórych słuchaczy no, jest trochę dziwne, ale tak, to właśnie Żydzi zakładali formacje partyzanckie także po tym, jak opuszczali getto. Czyli także działali właśnie, czy to w lasach, czy w puszczach, no, tam, gdzie mogli po prostu przeżyć i jakoś także działać na rzecz szkodem Niemców.
A to rzeczywiście, także tak jak pan powiedział, niektórzy Izraelczycy podchodzili, nie podchodzili z szacunkiem do tych Żydów, którzy właśnie przetrwali zagładę. Ale to też zależy właśnie, jaka grupa społeczna, bo na przykład dla Żydów sefardyjskich, czyli tych Żydów, którzy wywodzą się z północnej Afryki czy z Bliskiego Wschodu, temat zagłady, może nie to, że nie był ważny, ale był mniej ważny, ponieważ Holokaust nie dotknął właśnie Żydów aszkenazyjskich, tylko Żydów sefardyjskich. I są Żydzi sefardyjscy po prostu, że tak się wyrażę, zajmowali się, może to trochę dziwnie zabrzmi, ale własnymi sprawami. Zresztą Żydzi sefardyjscy, co warto podkreślić, to w okresie do 1948 roku, a nawet po 1938 roku, byli prześladowani ze strony arabskich sąsiadów. Bo po 1937, po 1938 roku Żydzi są wyrzucani przez swoich arabskich sąsiadów. Czy to z Libii, czy to z Egiptu, czy z Syrii. I oni mają w pamięci te prześladowania, które ich dotykają ze strony Arabów. Więc to właśnie to też trzeba podkreślić właśnie na pewien podział Żydzi aszkenazyjscy, a Żydzi sefardyjscy. Żydzi aszkenazyjscy byli dotknięci Holokaustem, a część Żydów sefardyjskich antyżydowskością swoich arabskich sąsiadów. Jednak taką cezurą, kiedy Żydzi ostatecznie się zjednoczyli w tej wspólnej sprawie, jaką była zagłada i świat po zagładzie ich narodu, był proces Adolfa Eichmanna, czyli jednego z inicjatorów i z pomysłodawców tej okrutnej machiny, jaką III Rzesza, a raczej Rzesza Niemiecka po prostu stworzyła w Europie głównie, tak jak pan wspomniał, bo Holokaust, przypomnijmy, rozgrywał się głównie na terenach europejskich, ale też rozpoczęto wkraczać na tereny bardziej azjatyckie, gdzie po prostu zajmowały te tereny państwo sowieckie i jego republiki. No i właśnie, tak jak pan wspomniał, Żydzi jednak cały czas są gdzieś tam zróżnicowani i nie zawsze można po prostu zauważyć tą wspólną sprawę, to dążenie do tej wspólnej sprawy. I jak konkretnie dzisiaj wygląda działalność syjonistów, rewizjonistów? Czy upamiętniają oni Żabotyńskiego? Czy jest on gdzieś w ich tam pamięci? Czy też odszedł w zapomnienie? Chodzi mi jako ogół żydowski, jako państwo. Czy jest on dla państwa ikoną? Czy kimś takim jak dla nas chociażby Piłsudski? Czy po prostu jest mniej ważną osobą? Tu jeżeli chodzi o dzisiejszy Izrael, to tak w dwóch, trzech zdaniach, to obecnie funkcjonują dwie partie, w programie których można odnaleźć ślady myśli Włodzimierza Żabotyńskiego. Jest to Likud, który właśnie powstał jako właśnie połączenie X partii prawicowych i centroprawicowych, w którym oczywiście znalazła miejsce myśl sionizmu rewizjonistycznego oraz partię Izrael Bejtenu. Partia założona pod koniec ubiegłego wieku przez Żydów rosyjskojęzycznych. I to jest właśnie partia stricte sionistyczno-rewizjonistyczna, założona pod koniec wieku przez Żydów, którzy po 89-90 roku wyjechali z upadającego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich do Izraela. A jeżeli chodzi o upamiętnienie, to jest na przykład, funkcjonuje Instytut Żabotyńskiego w Tel Awiwie, właśnie w którym prowadziłem kwerendy do pracy doktorskiej, na dzięki temu do pierwszej książki. I tam oczywiście siłą rzeczy Żabotyński jest jak najbardziej upamiętniony. I także zwolennicy prawicy uważają, że był praktycznie jednym z założycieli tego państwa. Mimo że Żabotyński zmarł w 1930 roku w USA, to jednak jego myśl oraz siła jego zwolenników miała swój udział w otworzeniu państwa żydowskiego. Patrząc także na różne elementy upamiętniania, to na przykład postać Żabotyńskiego jest na przykład była, a czy nie wiem jaki jest teraz, ale na pewno była ukazywana czy rozpowszechniana na przykład na znaczkach pocztowych.
Są. Izrael co kilka lat właśnie wypuszcza serię znaczków z podobiznami tych osób, które właśnie miały swój wpływ na odtworzenie państwa żydowskiego oraz na jego funkcjonowanie. I także podobizny Żabotyńskiego jak najbardziej są. Tak samo kwestia banknotów. Parę razy w historii Izraela tak było, że wśród polityków wybuchały spory. Kogo na banknotach upamiętniać? To znaczy wizerunki jakich postaci? I oczywiście centrolewica i lewica sionistyczna chciała upamiętniać, to znaczy chciała, by na tych banknotach był podobizny ich ludzi. Na przykład Dawida Ben-Guriona. Z kolei centroprawica i prawica także proponowała, by był na przykład Żabotyński. Więc tutaj, a z kolei to nie tylko spór polityczny, ale wcześniej wspomniany spór między Żydami aszkenazyjskimi a sefardyjskimi. Znaczy Żydzi aszkenazyjscy promowali tych Żydów właśnie aszkenazyjskich, którzy na przykład odcisnęli swoje piętro w kulturze czy w nauce, żeby także ich upamiętnić. Z kolei Żydzi sefardyjscy to samo chcieli, ale oczywiście promowali tych Żydów odznaczonych dla kultury, nauki, którzy byli Żydami sefardyjskimi. Więc to właśnie to nie tylko spór prawica-lewica, ale także właśnie, no, tak jak wcześniej właśnie było wspomniane między Żydami aszkenazyjskimi a sefardyjskimi. Ale tak, postać Włodzimierza Żabotyńskiego, ale także Menachema Begina jest jak najbardziej w Izraelu upamiętniona, Żydzi o nich pamiętają. No i myślę, że byłoby to doskonałe wręcz zakończenie naszych rozważań na temat Izraela, oczywiście w dzisiejszym dniu, bo kiedyś na pewno na kanale jeszcze do tego wątku wrócę, bo jak widać historii jest co niemiara i naprawdę, żeby połapać się w tych bądź co bądź krótkich dziejach tego państwa, trzeba naprawdę przeczytać i obejrzeć wiele debat, bo no, jest to bardzo zawiła sprawa. Jeszcze raz oczywiście przypominam Państwu o zostawieniu subskrypcji na kanale, polajkowaniu tego filmu i udostępnieniu go, bo po prostu warto dowiedzieć się czegoś o historii Izraela, bo jest bardzo zawiła i wręcz bardzo interesująca też. A panu doktorowi bardzo dziękuję za udział w dzisiejszym odcinku, za chęć tu przedstawienia nasz idei po prostu syjonistów, rewizjonistów. I Państwa jeszcze raz zachęcam do zakupienia książki, do której link znajdziecie w opisie, bo bazowałem na jej dość obszernych fragmentach i naprawdę jest napisana w bardzo fachowy sposób, mogę o tym zapewnić i przyjemnie się ją czyta. Nie wiem, czy pan doktor chce jeszcze coś dodać? A to tylko dodam, że za parę tygodni druga książka. O, to będziemy czekać w napięciu. A może pan zdradzić o czym? A czy to będzie wykaz materiałów źródłowych, ideologicznych, propagandowych, związanych z partią, a czy pozwolę sobie zacytować, że no bo tutaj jest partia długa, więc po prostu nie pamiętam, to tylko przełączę na dokument i zaraz przeczytam. Wybrany materiał ideologiczny i propagandowy sionistyczno-socjalistycznej partii robotniczej po Alei Sion Hitachdut, przyczynek do badań nad lewicą sionistyczną w pierwszych latach powojennej Polski. Od razu to może wytłumaczę, dlaczego aż taki długi tytuł. A czy przede wszystkim to ta partia właśnie po Alei Sion Hitachdut była najmniejszą partią centrolewicy sionistycznej, ale za to miała, która działała w powojennej Polsce, ale za to miała najdłuższą nazwę. Powstała w 1937 roku w wyniku jednoczesnego rozłamu i połączenia. Ale to tyle mogę powiedzieć tutaj, a reszta to jak na razie niech będzie tajemnicą. Książka zapowiada się, naprawdę ciekawie temat. Mi osobiście nieznane, ale na pewno do niej sięgnę, bo Izrael od pewnego czasu bardzo mnie interesuje, interesuje mnie dzieje tego państwa, że jeszcze raz bardzo dziękuję panu doktorowi za dzisiejszą rozmowę. Wam przypominam o zostawieniu tych wszystkich subskrypcji, ale to już wiecie. I co? Jeszcze raz dziękuję za oglądanie i trzymajcie się. Siema. Serdecznie dziękuję.